Jest godzina 5:15 i to jest już mój ostatni etap mojej podróży. Jadę do Antananarivo z Ankazobe. I zatrzymałem się w tym hotelu. To już jest ostatni mój hotel na Madagaskarze. To były dość trudne, dwumiesięczne podróżowanie po Madagaskarze. Nawet w luksusowych hotelach nie pozbywam się kawy czy herbaty. Na Madagaskarze nie używa się monet, są banknoty. Największy nominał to jest 20 tysięcy, on jest warty około 4,5 euro. Potem jest 10 tysięcy, 5 tysięcy, 2 tysiące, 1000
500, 200 i 100. Praktycznie za 100 ariary nic nie można kupić. Takie ciastko z oleju, z łoka, to kosztuje 200 ariary. Najbardziej popularne ludzie używają to 5000, 2000 i 1000. Rzadko kiedy 10 tysięcy czy 20 tysięcy się widzi na rynku. To jest druga strona tych banknotów. Te najniższe nominały są tak nieraz zużyte, że trudno jest cokolwiek na nich zobaczyć. Jest dokładnie 5:03, wschód słońca nad Antananarivo. Jest teraz początek pory deszczowej, więc niebo jest pochmurne i tego nie widać. Piąta 10. Kolejny upalny dzień. Około godziny 6:00 zaczyna się ruch na ulicach. A ja skręcam w tą ciekawszą, gdzie toczy się życie przeciętnego Malgasza w Antananarivo. Zaczynają pracować gar kuchnie, ludzie piją kawę, do tego najczęściej spożywają ciepłego racucha i w ten sposób zaczynają swój dzień. Także to śniadanko jest takie cieniutkie. Dla nas cieniutkie, bo dla nich chyba to normalne. Za godzinę tu będzie duży tłok. W tej chwili jest 5:30. Takie samochodziki to tylko można jeszcze spotkać na Madagaskarze. No jeszcze nie ma nawet 5:30. Jest 5:20. Salama. Postaram się tą uliczkę pokazać 3 razy. Teraz wcześniej po wschodzie, w dzień i po południu. Jaka jest różnica? My tak trwonimy tą wodę, a ci biedacy muszą ją nosić. Nawet tu w centrum Antananarivo. 90% ludzi musi donosić wodę do swoich domów. Mnie zastanawia to, że tu na Madagaskarze w ogóle nie jest popularna herbata. Madagaskar produkuje rocznie 550 ton herbaty. A tej herbaty praktycznie nigdzie nie widzę, żeby ktoś ją pił. Też w sklepikach jej nie ma albo bardzo rzadko. Jest dość droga. Na Madagaskarze często o godzinie 6:00 rano rozpoczyna się msza święta.
Na końcu tej uliczki był kościół, więc wszedłem i wystawiony był Najświętszy Sakrament. Salama bibi. Salama tu. Salama. Taka gar kuchnia restauracyjka to jest co kawałeczek, co 20 kroków. Ludzie zaczynają śniadanie właśnie od ciepłej kawy i racuszka. Ale moi. Właśnie to jest ciepłe racuchy. Te są u góry z kasawy, słodkawe to wszystko, a te są z mąki pszennej robione. Można i zjeść coś bardziej konkretnego. Jakiś rosołek z makaronem. Proste jedzenie. Co kawałek jakiś biznesik, sklepik. Mają tu zwyczaj sadzenia ostu przy wąskich drogach i praktycznie no nie ma gdzie uciekać, jeżeli jedzie samochód. Dotknie się do takiego czegoś, no to jest tragedia. To są szpilki. Chociaż to ładnie wygląda, ale to jest straszne. Dochodząc w pobliżu jeziora, widzę, że tu może być droga zamknięta, bo tu same bogate posesje ogrodzone płotami, murami. I tu może być koniec mojej wędrówki. Jak mi się wydaje coś. Za tym płotem 100 metrów jest jezioro, no ale brama zamknięta i nie przejdę. Widać. Elita
Madagaskaru mieszka. Spróbuję jeszcze jednej drogi. Otwarta na końcu. Tu jest, widzę, taka ścieżyna już. Ale być może dojdę do jeziora. Nie ma dojścia do jeziora. Trzeba byłoby te krzaki tutaj kolczaste przedzierać się, żeby dojść. Trudno. Taki jest Madagaskar. Ale nie odpuściłem. A co mi zrobią? Jest tu jakaś nawet plantacja. Mają tu plantację pomidorów, których jest od zatrzęsienia. No i trochę pod słońce. I widzę kukurydza. Plantacja jest ekstra. Pomidory ogromne. Jest ich dużo na rynku w tej chwili. Tutaj kapusta pekińska na 100%. Kukurydza. No jeszcze muszę powiedzieć o ładnej fasoli. Fasoli. Wracam. Okratowani, odrutowani. Takie jest życie bogatego człowieka na Madagaskarze. Stale w zagrożeniu, że może ktoś im uczknąć troszeczkę majątku. Oczywiście oprócz tych drutów, tam przynajmniej jest dwóch security gości, bo same druty to nie starczają. Tak jak i wszędzie, młodzież też już się wyzywająco ubiera, komórka w ręku. I tu przyszedł ten czas na Madagaskar. I następny racuszek. I kolejny racuszek. Bądąc na Madagaskarze, trzeba się nieraz poświęcać i jeść te natłuszczone racuchy. No i z ciekawości, jak to smakuje. Ale teraz jest tak gorący, bo wyjęty z gorącego tłuszczu, że muszę odczekać chwilę. Jest godzina dopiero 7. Jednego zjadłem, ale zapomniałem sfilmować, jak w środku wygląda. Drugiego, bardzo dobre, z szczypiorkiem. Naprawdę dobre. Te nie zaszkodzą, tylko dadzą trochę sadła. Jest 30% tłuszczu. No widać, szczypiorku, dużo szczypiorku jest. I nic więcej. To jest zwykłe ciasto, pokrojone grubo szczypior, wrzucone na rozgrzany olej. To trwa, nie wiem, 25-30 sekund i się wyjmuje. To jest energetyczne. Tego dużo nie zjesz, 3-4 sztuki i masz dosyć. Do tego kubeczek słodkiej, gorącej kawy. I to wszystko. Śniadanie gotowe. Tu niektóre widzę, że są z pomidorami. Taki jeden kosztuje 200 ariary. Za dwa zapłaciłem 400. Można powiedzieć 30-40 groszy na nasze licząc. Ta sama uliczka godzinę później. Wracam do hotelu.
kobieta gotuje maniok. Tą formę manioku jeszcze nigdy nie widziałem ani nie jadłem. Spróbowałem, ani słodki, normalnie gotowany maniok. Taki ziemniak, podobny do ziemniaka. No i tu duża ryba. I malutka też. Z drugiej strony warzywo.